Dzień dobry Państwu! Pomyślałyśmy, że dawno nie było Q&A na naszym 5-minutowym, 10-minutowym kanale. Pytania są z naszych Instagramów, więc śledźcie. Billie Sparrow. Hania S. Czy pojawi się film o pierdzeniu? No Hania... Był już o guilty pleasure. Oni się tego domagają. Weź przyznaj. Ale to musi być exclusively o pierdzeniu. Nie chcę... Nie. No trudno, muszę to zrealizować na swoim kanale i zgarnąć ten fame po tak, prostu. Tak, idźcie na kanał Billie Sparrow, tam będzie film o pierdzeniu. Jak zobaczycie tytuł Hania S. o pierdzeniu, to ja już wysiadam. Ja nagram film o pierdzeniu i dam taki tytuł. Dobrze. I będę opowiadał o twoim stosunku do pierdzenia. Powiem, no wiecie co, mam wrażenie, że Hania ma jakiś problem z pierdzeniem. Czym się kierowałyście, podejmując najważniejsze decyzje w waszym życiu? To jest pierwsze pytanie, jakie zobaczyłam, więc... Różne są te decyzje, więc ciężko, były różne decyzje, różne czynniki, ale ja lubię sobie w takich naprawdę ważnych decyzjach wypisywać plusy, minusy, jakby muszę to wyrzucić z siebie, muszę to przeczytać, zobaczyć, co jeżeli podejmę taką decyzję, co jeżeli podejmę taką. Tak, ja też się zastanawiam, jakie są zawsze moje... Jakby co mi to da, co przegram robiąc to, co wygram i potem pytam kogoś, kto jest dla mnie ważny. Nie, żebym miała coś do 10-minutowych odcinków, ale czy będą jeszcze te 5-minutowe? One cały czas są. Zastopuj w połowie i wróć w kolejnego dnia. Masz 4 odcinki tygodniowo wtedy. Zajebiście. To już prawie jest daily. Widujecie się gdzieś na uczelni. A to prawda, czasem się widujemy. Wcześniej, no bo wcześniej, teraz zmieniłam jakby budynek, gdzie chodzę, ale wcześniej było tak, że jak ty przychodziłaś na migowy, to było w budynku polonistyki, tam gdzie ja miałam wszystko. O! Czy mogę wam zadać pytanie? To jest, dużo jest XDDD, więc chyba ktoś wie, że ja bardzo uwielbiam, jak ktoś pyta mnie, czy może mi zadać pytanie. Nie. Ja robię... Już zadałaś, dziękuję. W jakim momencie padł pomysł na to, żeby założyć kanał? Jak szłyśmy ulicą Marszałkowską... Tak, też to pamiętam, tam gdzie był się padł Taja, tak. Szłyśmy sobie przy pawilonach i wtedy padł ten pomysł. Ja miałam te pomarańczowe włosy, to no, pamiętam bardzo było dobrze. Ciepło. Ale kiedy to było? Po Zakynthos, jak wróciłyśmy, bo na Zakynthos byłyśmy razem na wakacjach i nagrywałyśmy tam razem odcinek do mnie i do Wery tak na kanał. Fajnie. I było nam bardzo fajnie nam się razem gadało przed kamerą. Poza tym po prostu się kumplowałyśmy. No i wtedy tak stanęłyśmy i Wera mówi, no to może załóżmy razem kanał. Bo ja szukałam, cały czas chciałam założyć nowy kanał i szukałam jakiejś formuły, która by była sensowna, żeby był to osobny kanał. I potem się spotkałyśmy tutaj u mnie. Ja wzięłam kartki i napisałyśmy normalnie, szukałyśmy nazwy, koncepcji. No, lubię takie brainstormy. Czy wasze koty się znają? Poza Ronką. Poza Roni, tak, bo ja mam 3 i z tego 2 były wyadoptowane z domu tymczasowego Hani, no więc tak. One tu mieszkały. One tu mieszkały, więc... Ale one się znają z moimi kotami, a nie z moimi tymczasami, prawda? Bo no bo one już doszły po tym... Doszły później. U mnie tak. Jest rotacja. Czy macie zamiar zrobić jeszcze jakiś tatuaż? Ja mam. Ja również. No. Skąd bierzecie inspirację do odcinków? Zewsząd. Staramy się zewsząd. Hania głównie z memów. Z życia. Tak, z życia też dużo, no. No głównie, życia. No mówmy się. Ja mam taką zakładkę w notatniku 5 minut i jak ktoś mi wpadnie, to zapisuję. Czasem pytam, prosimy was o pytania, bo nie mamy pomysłu. Oh wait, ile czasu zajmuje wam dojazd do mieszkania tej drugiej? Nie wiem, bo zawsze idę na pieszo. Ja też, no bo nie ma jak dojechać, to jest, ile? 8, 10 minut nogami? No, to tak na chillku 10 minut. Tak? No. Czy chciałybyście na jeden dzień zamienić się rolami ze sobą? Ja bym tylko chciała pójść na twoje studia. Poniosłabyś jakby wszystkie inne zmiany, żeby zobaczyć, jak jest na tych studiach. Chciałabyś być z dziewczyną? No właśnie, to było takie pierwsze, co przyszło mi do głowy. Nie, myślę, że największą fujką byłoby zamienienie się naszymi partnerami dla nas chyba. Czy podczas nagrywek zdarza wam się pokłócić tak, że później robicie dobrą minę do złej gry w filmie? Nie. Nigdy nie. Nie wiem, czy pokłóciłyśmy się kiedykolwiek. Pamiętasz coś takiego? Ja myślę, że nie. Oprócz jakiejś takiej, może kilka razy jakaś wymiana zdania w takiej zasadzie, hej, ostatnio ta sytuacja była i taka, wolałabym, żeby była taka i taka. No, to prawda. I to raczej, jakby to nigdy nie jest z wyrzutem. No, ale to znaczy... naprawdę tak kilka razy, a nasza jednak przyjaźń jest bardzo intensywna. Bloody jump. Zapomniałam się w Jak dzielicie się obowiązkami odnośnie kanału? Nagrywamy razem. Od początku razem. Do końca, nagrywamy razem. Potem nasza montażystka montuje. Potem Hania robi miniaturę. A ja zajmuję się koordynowaniem napisów i po uzupełnieniu wszystkiego.
Tak, i kto ostatni robi swoją rzecz w dniu publikacji, czyli to na przykład publikuje. Albo ja później wrzucam miniaturę, albo Wera później wrzuca tytuł i opis, to ta osoba to wrzuca. Czy rozpatrywałyście utworzenie podcastu? Pojawiają się te pytania pod odcinkami. My też różne podcasty miałyśmy robić, ale jakoś tak... Ja czasem mam pytanie, co wolicie? Bo ja chętnie bym nagrywała podcast, ale albo podcast, albo kanał, jeżeli z tobą. Ja jestem skłonna przeobrazić to w podcast. Tylko czy oni tego chcą? No właśnie. Ja jestem skłonna zrobić z tego 50 minut. Raz albo tygodnie. 100. Nie może 50? Nie stać nas na napisy, Wera. Do 50 minut. To prawda. Czy robicie sobie żarty? To zabawne pytanie. W sensie sobie nawzajem pranki? No właśnie nie wiem. Dziewczyna nie Hani zawsze mi powie coś takiego, że ja... No po prostu... To jest pranksterka największa. Ona zawsze tak powie, że ja tak... Naprawdę? Ona... Nie, Wera, haha, przestań! A ja... Ona tak wszystkim, to jest pranksterka. No. Ale my sobie raczej nie robimy pranków, nie? Nie. Pineska na krześle, sprawy. Poduszka pierdziuszka raczej w moim przypadku. Ja pierdolę, ten temat powraca. Ej, śmieszne pytanie. Czy są jakieś słowa, które was drażnią? Ja na przykład nie znoszę słowa majtki. Ja wiem, że ty kiedyś mówiłaś na jakimś filmie o pazurkach. O kurwa, Hania. A mi nie przeszkadzają pazurki. Czy ty chcesz mnie zabić? Jakie słowa cię drażnią? Pazurki! I jeszcze najgorsze pokazują. Aaaa! I tak. Pazurki! Wiesz, co to za? Nie! Dobra. Muszę się umówić na pazurki, wiesz? Na pazy. Są jeszcze jakieś takie słowa, które cię tak drażnią? Mnie drażnią pieniążki. Pieniążki! To ja wiem co. Nie, mnie drażni coś, co idzie zaraz w parze z pieniążkami. Wypłatka, to... kurwa, czy co? Nie, zakupić. To jest po prostu taki ksiądz z ambony, który mówi: nasza gazetka parafialna tam jest właśnie w rogu i jak będziecie wychodzić państwo z kościoła, to możecie sobie zakupić ją. A są jeszcze jakieś słowa? Ej, są jeszcze słowa jakieś, które mnie tak drażnią? Srać. Tak, srać. To nie wiem, czy możemy się dłużej przyjaźnić, jak ciebie irytuje słowo srać. I co, może jeszcze pierdzenie? Może jeszcze pierdzieć też cię irytuje. Nie, ja miałam takie na pewno, że sra to kot, okej? Okay? Ty idziesz robić kupę. Wow, wow, okej, okay, babciu. Czy jest coś, czego sobie zazdrościcie? Cecha wyglądu, charakteru, czy coś innego? Ja bym wolała to zmienić, co ja w Hani doceniam, niż czego ja Hani zazdroszczę. Dlatego, że to ja tak podchodzę do przyjaźni, że ja w ludziach cechy doceniam, a nie ich im zazdroszczę. Doceniam w Hani to, że zawsze jak mi jest przykro, to mnie przytula. To jest tak totalnie... I'm a hugger. Tak, ja też. Już się wzruszam, już mam trochę łzy w oczach. Bo naprawdę zawsze jak mam taki trudny moment w swoim życiu, to Hania mnie przytuli. I to jest super. I tak pogłaszczę. No ja lubię po prostu... Mój język miłości to jest dotyk. Że jesteś zabawna. Że mamy ogólnie mimo wszystko taką... Różnimy się, ale mamy taką wspólną dynamikę takiego działania, przebywania ze sobą. A czego ja ci zazdroszczę? Ja tak naprawdę nie zazdroszczę ci wiele. Bo ja bardzo dużo już mam takich rzeczy, że nie muszę zazdrościć, no, wielu rzeczy, bo po prostu mam inaczej. No właśnie. Ale jeżeli czegoś ci zazdroszczę, to tych rzeczy, których nie lubię w sobie, czyli na przykład takiego zorganizowania, nastawienia na cel. To znaczy, że jestem nie... Mówisz, że jestem niezorganizowana. Nie no, zazdroszczę ci zorganizowania. A że ja jestem zorganizowana? Tak. Ale że w sensie robisz rzeczy. To dobra. No, robisz dużo rzeczy. Robię rzeczy, to prawda. Nie rzeczy. To, co się dzieje pomiędzy? Whatever. Tak, no dokładnie. Robisz to. I ile mam syfów w pokoju w tym czasie? Nie wiem, czy czegoś jeszcze. Inne rzeczy są takie, że... Roku dłużej uczenia się migania. No tak, to prawda. Może zrobimy drugą część? Czy chcecie, czy nie chcecie? Dajcie znać. A tymczasem żegnamy się i pozostańcie lekko stronni. Boże. Pa, pa!